Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Tym razem chciałam Cię zaprosić na kurs dotyczący liczb zespolonych, a na tym konkretnie spotkaniu zajmiemy się wprowadzeniem liczby zespolonej oraz wykonywaniem podstawowych działań, to znaczy dodawanie, odejmowanie, mnożenie prostych liczb zespolonych. Zapewne pamiętasz ze szkoły średniej, że najszerszym zbiorem liczb był zbiór liczb rzeczywistych. Ja bym to tak zobrazowała. Tu mamy zbiór liczb rzeczywistych, oznaczaliśmy dużą literką R. To jest najszerszy zbiór, jaki poznaliśmy w szkole średniej. Tam się zmieścił w nim zbiór liczb wymiernych, niewymiernych, naturalne, całkowite, prawda? I różne inne podzbiory można byłoby jeszcze tutaj wymieniać. Natomiast my teraz nauczymy się, że ten zbiór liczb rzeczywistych nie jest taki duży, jest od niego jeszcze większy pewien zbiór. Znaczy, oba te zbiory są olbrzymie i nieograniczone. Nie jesteśmy w stanie podać ani jednego, ani drugiego elementów, ale jest jeszcze szerszy zbiór niż zbiór liczb rzeczywistych. Jest to zbiór liczb zespolonych i ten zbiór będziemy nazywać duże Z, no jakkolwiek. Tak przyjęte oznaczenie jest w porządku, czyli zbiór liczb zespolonych, popatrz co on zawiera w sobie. On zawiera w sobie liczby rzeczywiste i te, które nie są rzeczywiste. Czyli część rzeczywista jest, ale są też takie liczby, które niestety rzeczywiste nie będą. Literka duże Z będzie przez nas zarezerwowana na zbiór liczb zespolonych. I teraz tak, ja liczbę zespoloną będę w stanie zapisać zawsze w takiej postaci. Małe z, to jest liczba zespolona, będę w stanie zapisać w postaci a plus b razy i. Mogę oczywiście też użyć innych literek, x plus y razy i, jakkolwiek. I teraz tak, to moje a nazywamy częścią rzeczywistą. I gdyby tego nie było, to ja mam po prostu zwykłą liczbę rzeczywistą. Siódemkę, pierwiastek dwóch, 15, minus 8, 1, 7, jakąkolwiek liczbę rzeczywistą. Natomiast jak ja dołożę do tego b razy i, a b moje to jest część urojona, tak mówimy, zbiór liczb zespolonych, zbiór liczb urojonych, część urojona, ale razy i. I teraz, co to jest to i? Otóż zapewne pamiętasz, że jak się rozwiązywało chociażby równanko kwadratowe i wychodziło nam x kwadrat równa się minus 1, to my pisaliśmy sprzeczność. Sprzeczność, to oczywiście, że jest sprzeczność, ale w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma takich elementów tutaj w tym zbiorze naszym rzeczywistym, żeby x podniesione do kwadratu dawało minus 1. Natomiast ja przecież mój zbiór rozszerzyłam. Rozszerzyłam do zbioru liczb zespolonych i w zbiorze liczb zespolonych to wcale nie jest sprzeczność. Czyli jeszcze raz to przepiszę, tylko ja nie będę pisała x kwadrat, tylko popatrz, i do kwadratu to się równa minus 1 i to jest jak najbardziej prawda w zbiorze liczb zespolonych. Czyli musisz pamiętać o tym, że nasze i kwadrat to jest minus 1. I właśnie to b razy i informuje nas, że przed tym i stoi część urojona, a to moje i to jest tak jakby, gdybym ja to chciała spierwiastkować, pierwiastek z minus jedynki. W zbiorze liczb rzeczywistych uczyliśmy się sprzeczność, nie da się spierwiastkować, ale jeżeli ja sobie zbiór rozszerzę, no to jak ja sobie mój zbiór liczb rzeczywistych rozszerzę do liczb zespolonych, to to dla mnie nie jest sprzeczność. Liczba i jest tak zdefiniowana, że i do kwadratu to jest minus 1 i to, co stoi przed i, to jest część urojona. I na pewno przypuszczasz, że tak jak wykonywało się działania na liczbach rzeczywistych, tak samo będzie się robiło działania na po prostu liczbach zespolonych. Część urojoną i część rzeczywistą będzie się osobno dodawać, osobno odejmować, osobno mnożyć. Pamiętaj o tym, że i kwadrat jest równe minus 1, bo to nam się przyda do rozwiązywania tych przykładów, które przygotowałam na to spotkanie, bo na tym spotkaniu skupimy się na dodawaniu, odejmowaniu i mnożeniu liczb zespolonych przez siebie. Dlatego, jeżeli chcesz to poćwiczyć, zapraszam serdecznie. To jest bardzo ciekawe, bo rozszerzyliśmy sobie zbiór liczb rzeczywistych, który wydawał nam się, że nie da się rozszerzyć, a jednak się dało. Dało się go rozszerzyć do zbioru liczb zespolonych.
Przykład numer jeden. Mamy tutaj wykonać takie działania. Mamy pierwszą liczbę zespoloną 2 plus 4 i mam do niej dodać 7 minus 5 i. Oczywiście ja zrobiłam w nawiasach, żeby tak oddzielić jedną liczbę zespoloną od drugiej, ale ja to mogę zrobić bez nawiasu już teraz, bo mogę tak. To, co jest podobne z tym, takie są działania jak na liczbach rzeczywistych. Wyrazy podobne dodajemy. 2 plus 7 to jest u nas 9 i 4 i minus 5 i to będzie minus i. Powstała mi nowa liczba zespolona w postaci 9 minus i. 9 to jest część rzeczywista, a część urojona to jest minus 1. No to teraz jak dodawaliśmy, to można też odejmować. Czyli znowu podkreślam sobie części rzeczywiste i mam 15 odjąć minus 2. Czyli będzie tak jakby dodać 2, czyli 17. I teraz część urojona. Minus 2i minus 3i, czyli minus 5i. Otrzymałam kolejną liczbę zespoloną. Część rzeczywista to 17, a część urojona to minus 5. Takie proste jest dodawanie i odejmowanie liczb zespolonych. Oczywiście, skoro dodawanie, odejmowanie było łatwe liczb zespolonych, mnożenie pewnie przypuszczasz intuicyjnie też będzie łatwe. Jak się mnoży taką liczbę zespoloną z taką liczbą zespoloną? Oczywiście tak jak umiesz, każdy z każdym, czyli to z tym, a później to z tym i to z tym. No to robimy. Minus 1 razy 6 to jest minus 6. Minus 1 razy minus 2i to będzie plus 2i. Teraz od dołu. 3i razy 6 to będzie plus 18i. I 3i razy minus 2i to będzie minus 6i do kwadratu. I teraz jedyna trudność jest w tym taka, że no to możesz od razu dodać, nie ma problemu. Minus 6 dodać 20i, a trudnością jest jedynie to, żebyś pamiętał, że i kwadrat to możesz zastąpić zwykłą minus 1. Czyli popatrz, co ja zrobię. Minus 6 razy minus 1 zrobię, bo ja muszę do samego końca doprowadzić. Czyli minus 6 dodać 20i, dodać będzie 6 po prostu. No i tak się stanie, popatrz, że minus 6 plus 6 nam się całkiem tutaj skasuje i wyjdzie 20i, to jak najbardziej jest liczba zespolona, która część rzeczywista tej liczby wynosi 0, a część urojona wynosi 20. Czyli zarówno dodawanie, jak i mnożenie, jak i odejmowanie to są proste działania na liczbach zespolonych. W zadaniu numer 3 mamy też do wykonania działania na liczbach zespolonych. No i teraz wykonujemy. Najpierw mamy dodawanie, ale przed dodawaniem jeszcze musimy pomnożyć przez liczbę. Czyli najpierw wykonujemy oczywiście to mnożenie, tak jak kolejność działań normalnie w zbiorze liczb rzeczywistych. Czyli tak, 4 razy 1 to 4, minus 4 razy i to będzie 4i. Dodać. 2 razy 3 to 6 i 2 razy i to plus 2i. No i teraz każdy z każdym, w sensie mam na myśli każdym z każdym, co się da dodać, nie? Czyli czwórka się da dodać z szóstką, czyli będzie 10 i minus 4i dodać 2i to jest minus 2i. Powstała mi taka liczba zespolona, część rzeczywista to 10, część urojona minus 2. No to kolejny przykład, tu mamy odejmowanie, ale zanim odejmowanie znowu mamy mnożenie tu przez 2, a tu przez 5 albo od razu przez minus 5 jak chcesz. No to mamy tak, 2 razy 10 to 20, plus 2 razy 3i to 6i. Teraz tak, minus 5 od razu zróbmy, razy 1 to będzie minus 5 i minus 5 razy 2i, minus 10i. To się równa, no i znowu tak, liczby ze sobą rzeczywiste, czyli 20 minus 5 to 15, a te części urojone ze sobą, czyli 6i minus 10i to jest minus 4i. Powstała mi liczba zespolona. Część rzeczywista to jest 15, a część urojona to minus 4. No i przykład C, tu już mamy mnożenie liczby urojonej, liczby zespolonej, prawda, która ma część urojoną, przez liczbę oczywiście zespoloną. Czyli tutaj już niestety musimy systemem każdy element z każdym, czyli to z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Czyli tak, 4 razy 2, no to 8. 4 razy minus 5i to minus 20i. Teraz od dołu. I razy 2 to 2i. I razy minus 5i to jest minus 5i do kwadratu. To się równa. To co możemy? No możemy już te i ze sobą, czyli będzie 8. Minus 20i plus 2i to jest minus 18i. I teraz pamiętamy o tym, że i do kwadratu to się równa minus 1 zawsze. Tak? Czyli będziemy mieć minus 5 razy minus 1 po prostu za i kwadrat.
podstawiam minus 1. No i mam 8 minus 18 i dodać 5. Jeszcze mogę dodać ze sobą to, czyli 8 i 5 to jest 13 minus 18 i. Część rzeczywista to 13, część urojona to minus 18. W zadaniu numer 4 mamy oczywiście wykonać działania na liczbach zespolonych, ale tak, mamy podaną pierwszą liczbę, która jest nazwana Z1, druga liczba, która jest nazwana Z2. I na podstawie tych informacji mamy powiedzieć, jaka to będzie liczba zespolona 2Z1 plus 4Z2 i Z1 pomnożone przez 2Z1 plus 3Z2. Oczywiście pierwsze, co myślę, że intuicyjnie będziesz w stanie zrobić, podstawić, nie? Czyli tak, dwójkę przepisujemy, a zamiast Z1 piszemy 2 plus 4i. Dodać 4, a zamiast Z2 napiszemy 3 minus 2i. To się równa. No i teraz tak jak w zadaniu numer chociażby 3, będziemy sobie tutaj wymnażać. Czyli tu będziemy mnożyć, tu będziemy mnożyć. 2 razy 2 to 4, 2 razy 4i to 8i. Dodać 4 razy 3 to 12 minus 4 razy, a będzie teraz 2i, czyli 8i. To się równa. I popatrz, jak pięknie wyszło. 8i minus 8i, trudno. 4 dodać 12, 16. Wyszła nam liczba oczywiście zespolona, ale tak się złożyło, że jest to również liczba rzeczywista. Czyli część rzeczywista 16, część urojona to 0. Ale ja mogę powiedzieć, że 16 jest liczbą rzeczywistą, ale jest też liczbą zespoloną. A my wiemy, że jest nawet naturalną, całkowitą, wymierną, prawda? Więc my określeń na liczbę 16 mamy dużo, ale nas tylko interesowało, żeby wykonać działania. No i jest to liczba zespolona. No to teraz tak samo tu robię. Zamiast Z1 napiszemy 2 plus 4i i robię to w nawiasie ze względu na to, że jest mnożenie. Teraz mamy nawias kolejny 2 i znowu muszę nawias Z1, 2 plus 4i, dodać 3, znowu kolejny nawias Z2, to będzie 3 minus 2i. Zauważ, że ja te nawiasy robię mniejsze, większe, żeby było przejrzyście. Tego na razie nie ruszamy, przepisujemy. Tak jak to zawsze w matematyce, wykonujemy te działania takie najdrobniejsze, ale wewnętrzne najbardziej, co się da. 4 dodać 8i, mnożymy i teraz będzie plus 9 minus 6i. Oczywiście nie wykonujemy jeszcze tego mnożenia. Najpierw sobie poredukujmy, co się da w naszym dużym nawiasie, czyli 4 plus 9 to jest oczywiście 13 i 8i minus 6i no to jest plus 2i. To się równa. Teraz mamy mnożenie. Jak mnożenie? No to każdy z każdym. To z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Czyli 2 razy 13, 26, plus 2 razy 2i, 4i, plus 4i razy 13, no to po prostu musimy sobie pomnożyć, to będzie 52i i 4i razy 2i to będzie plus 8i do kwadratu. Tutaj pamiętamy cały czas o tym, że i kwadrat to jest minus 1. No więc 26 przepisujemy, a to sobie możemy dodać, plus 56i, a tu będziemy mieć tak, jak ja za i kwadrat, popatrz, podstawię minus 1, to mam 8 razy minus 1, po prostu minus 8. Czyli 26 minus 8 to będzie 18 plus 56i. Wyszła nam liczba zespolona, część rzeczywista to 18, część urojona 56. Zadanie numer 5. Mamy wykonać działania i teraz chciałam Cię w tym zadaniu nauczyć, że liczby zespolone możesz też potęgować. Podnosić do potęgi drugiej czy do wyższej potęgi. Normalnie tak jak umiesz, tylko musisz tutaj stosować wzory skróconego mnożenia. No to ja przypomniałam, bo tu mamy potęgi drugie, wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu, a kwadrat plus 2b plus b kwadrat. Jak z minusem, no tutaj w środeczku będzie minus. No to stosujemy, czyli to jest tak jakby nasze a, to jest tak jakby całe nasze b, ale to tylko do wzoru. Nie chodzi mi o nic innego, tylko o wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy 3 do kwadratu to 9, dodać podwojone 3 razy 4i i dodać to drugie do kwadratu, czyli 16i do kwadratu. To się równa. No dziewiątkę przepisuję, tu będę sobie mnożyła 3 razy 4 to 12, razy 2, 24i. I teraz pamiętam o tym tutaj, co zapisałam, że i do kwadratu to minus 1, czyli 16 razy minus 1 to jest minus 16. Czyli napiszę zawsze na początek część rzeczywistą. 9 minus 16 to minus 7, dodać 24i.
W wyniku potęgowania otrzymałam taką liczbę zespoloną. Część rzeczywista minus 7, część urojona 24. Tutaj jest podobnie z rozchudzonego mnożenia, tylko ten w środku, gdzie ma minusika, no i ułamki, więc to tylko takie utrudnienie. Więc podnosimy pierwszy ułamek do kwadratu, mamy 4 dziewiąte, minus 2 razy 2 trzecie, razy 1 druga i dodać tą drugą część tego wzoru schłodzonego mnożenia, tą drugą część w nawiasie też do kwadratu, czyli będzie 1 czwarta i do kwadratu. To się równa. 4 dziewiąte przepisujemy. Tutaj nam się te dwójeczki skrócą minus 2 trzecie i po prostu. I znowu pamiętamy, że i kwadrat to jest minus 1, czyli 1 czwarta razy minus 1 to będzie minus 1 czwarta. No żeby to tak ładnie zrobić, potrzebujemy wspólnego mianownika, czyli dla tej naszej dziewiątki i czwóreczki będzie 36, więc napiszę 36. Tu będzie 16, bo mnożę razy 4. To przepiszę minus 2 trzecie i minus, tu będzie 36, mnożę razy 9, czyli u góry 1 razy 9 będzie 9. To się równa i teraz mamy 16 36 minus 9 36, to mamy 7 36 minus 2 trzecie i. Oczywiście otrzymałam znowu liczbę zespoloną, część rzeczywista to 7 36, część urojona minus 2 trzecie. Zadanie numer 6 mamy do wykonania teraz tak. 1 minus i taką liczbę zespoloną podnieść tym razem do potęgi trzeciej, dodać 3 minus 2 i taką liczbę zespoloną podnieść do potęgi drugiej. Ja tutaj przypomniałam wzory skróconego mnożenia. W poprzednim zadaniu były wzory na kwadrat sumy, kwadrat różnicy, a tutaj jeszcze przypomniałam sześcian sumy, sześcian różnicy. My oczywiście będziemy stosować ten sześcian różnicy, bo widzimy tutaj mamy odejmowanie. Oczywiście wzory skróconego mnożenia, które były w zbiorze liczb rzeczywistych, one się przenoszą na zbiór liczb zespolonych jak najbardziej. No więc stosujemy a do trzeciej, czyli u mnie będzie 1 do trzeciej, czyli 1 minus. Będę miała 3 a kwadrat, czyli to pierwsze, czyli 3 razy 1 kwadrat, to i tak jest 3 i dodać 3 a b kwadrat, czyli 3 razy 1, ale to podnosimy do kwadratu, czyli będzie 3i kwadrat, minus b do trzeciej, czyli moje i do potęgi trzeciej. No na razie tak zapisuję. Dodać. Teraz ten wzór skróconego mnożenia, oczywiście kwadrat różnicy tu będzie, czyli będziemy mieć tak, pierwsze do kwadratu, czyli 3 do kwadratu to 9, odjąć jest we wzorze, 2ab, czyli 2 razy 3 to jest 6 i razy 2 to mamy 12 i... I jeszcze jest we wzorze dodać b kwadrat, czyli u mnie 2i do kwadratu to jest 4i do kwadratu. To się równa. No to co? Po pierwsze, jak widzimy i kwadrat, to pamiętamy, że i do kwadratu to jest minus 1. To jest bardzo ważna rzecz w zbiorze liczb zespolonych. Czyli początek przepisujemy. 1 minus 3i. Teraz mamy, popatrz, zamiast i kwadrat... Ja podstawiam minus 1, czyli mam minus 1 razy 3, czyli minus 3. Dalej, no tu mam trudne i do trzeciej, bo muszę sobie to tak zapisać. I do kwadratu razy i. No bo przecież wtedy wykładniki się dodaje, to jest potęga pierwsza, druga. 2 plus 1 to jest 3. Na razie tak zapisałam. Dalej, dodać 9 minus 12 i. I znowu, zamiast i kwadrat podstawiam minus 1. Czyli mam 4 razy minus 1, czyli po prostu minus 4. To się równa. W zasadzie już mogę, to co mogę, to sobie mogę już dodawać, odejmować, czyli podkreślam to, to, to i to. Mogę to od razu zrobić, czyli tak, 1 minus 3 to mamy minus 2, plus 9 to mamy 7, minus 4, no to mamy 3. No to teraz tak, tu widzimy sobie takie swobodne minus 3i i minus 12i. Tu ja napiszę minus 15i. Dlaczego by nie? Natomiast jedynie co, to ja muszę znowu za i kwadrat podstawić minus 1. I teraz mam tak, minus, minus 1, czyli będzie plus 1i, czyli po prostu plus i. No to jeszcze muszę coś zrobić, do samiutkiego końca doprowadzamy, czyli będzie 3 minus 14 i taka powstała mi liczba zespolona. Część rzeczywista to 3, część urojona minus 14. Mam nadzieję, że te przykłady, które przygotowałam na to nasze spotkanie, dosyć łatwe, ale chciałam różnorodne, żeby była i potęga druga, i potęga trzecia, i mnożenie liczb zespolonych, mnożenie liczby zespolonej przez liczbę, i dodawanie, odejmowanie, mają Cię wprowadzić ten klimat w
ten świat liczb zespolonych, żebyś później już trudniejsze zagadnienia z tego właśnie tematu liczb zespolonych chwytał bardzo szybko. No musisz umieć operować na właśnie liczbach zespolonych, musisz umieć wykonywać działania związane z liczbami zespolonymi i tego właśnie Cię na tym spotkaniu nauczyłam. Ja dziękuję i do zobaczenia oczywiście na kolejnym spotkaniu ze mną.